Żorski magistrat organizował już konkursy na spoty promujące flagowe produkty turystyczne. Od dłuższego czasu tworzy kampanię Zostań naszym sąsiadem. W końcu przyszedł czas na proekologiczny konkurs pod nazwą Zielone hasło miasta Żory. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Wpłynęło ponad 20 prac, dokładnie 28, na bardzo wysokim poziomie. Akurat osoby, które zostały nagrodzone, stworzyły produkcje, które są gotowymi spotami reklamowymi, mają bardzo nośne, świetne hasła przewodnie. Kręć się zielone Żory. Autorem zwycięskiego spotu został Dariusz Lipka. Zobaczyłem na Facebooku plakat z konkursu. I tak spodobał mi się po prostu pomysł. Chciałem zrobić coś, żeby wyszło spójne, filmik z hasłem. Drugie miejsce zajął Marcin Stabla, a jego projekt nosi nazwę Żory to miasto oddycha zielenią. Tematem naszej wspólnej pracy tutaj, bo dzieci też są autorami tego filmu, było pokazanie zielonych miejsc w naszym pięknym mieście. Trzecią lokatę zajęła Marta Noga z filmem pod nazwą W Żorach mamy zielone pojęcie. To było coś, co zawsze robię. Praktycznie kilka razy w tygodniu biegam sobie z moim pieskiem po zielonych Żorach. Więc nie zajęło mi długo, żeby wymyślić pomysł na to, co przedstawimy w filmiku. Natomiast najtrudniejsze było wymyślenie hasła. Więc fajnie było odwrócić po prostu powiedzenie, nie mieć zielonego pojęcia, na W Żorach mamy zielone pojęcie, żeby to było coś chwytliwego. Spoty są wykorzystywane m.in. w internecie. W planach magistratu jest również emisja chociażby w kinie na Starówce.